Dzień dobry. Chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie z cyklu Zapraszamy do Fantastyki. W październiku polska literatura fantasy poniosła kolejną bolesną stratę. Walkę z podstępną chorobą przegrał Witold Chmielnicki. Dla miłośników literatury fantasy znany pod pseudonimem Felix W. Kress. Był on prekursorem literatury fantastycznej w Polsce. Jego debiutanckie opowiadanie Mag ukazało się na łamach miesięcznika Fantastyka w 1983 roku. Było to pierwsze polskie opowiadanie fantastyczne w profesjonalnym, poświęconym literaturze fantastycznej piśmie. Felix W. Kress zostanie zapamiętany przede wszystkim jako autor cyklu Księga Całości, zwanej cyklem szererskim. Jest to opowieść o świecie zwanym Szererem, w którym szerń obdarzyła inteligencją wybrańców. Ta tajemnicza potęga jest siłą sprawczą i obdarza inteligencją nie tylko gatunki ludzi, ale też koty i sępy. Ale powstaje inna, równie wszechmocna potęga zwana Aller, która tworzy własne inteligentne istoty. Nie może z tego wyniknąć nic dobrego. W skład Księgi Całości wchodzą Północna Granica, Król Bezmiarów, Grombelarska Legenda Serce Gór, Grombelarska Legenda Wstęgi Alleru, Pani Dobrego Znaku Wieczny Pokój, Pani Dobrego Znaku Wieczne Cesarstwo, Porzucone Królestwo, Żeglarze i Jeźdźcy, Tarcza Szerni i Najstarsza z Potęg. Cykl Księga Całości to dla niektórych fanów cykl porównywany do słynnego Świata Dysku autorstwa Terry'ego Pratchetta. Pełen rozmachu i przepychu, pełen niuansów i szczegółów. Tylko mniej w nim magii, a więcej czystego science fiction. To wspaniała, wielogatunkowa hybryda. Opowieści z książek Kressa są mroczne i okrutne, ale zawsze jest w nich coś optymistycznego. Najbardziej okrutni bywają bohaterowie powieści. W jednym rozdziale możemy poczuć smak przyjaźni oraz gorzki smak zdrady. Księga Całości to nie cała spuścizna literacka, która pozostała po pisarzu. Napisał też cykl pod tytułem Piekło i Szpada. Są to mroczne opowieści dark fantasy z gatunku płaszcza i szpady w alternatywnym XVII wieku. Prowadził też w różnych pismach poświęconych fantastyce kąciki porad dla młodych, początkujących pisarzy. Felix W. Kress jest także laureatem wielu nagród, takich jak nagroda imienia Janusza Azajdla, którą otrzymał w 1992 roku za powieść Król Bezmiarów. Ponadto otrzymał również nagrody Sfinks oraz Śląkwa dla najlepszego twórcy roku za powieść Pani Dobrego Znaku oraz wiele innych nagród i wyróżnień. Felix W. Kress to autor, który odszedł, ale jego książki pozostaną z nami przez długi czas. Zarówno w pamięci, jak i w sercach czytelników. Serdecznie zapraszamy do lektury.